Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Dzisiaj kolejny przepis na koktajl. Koktajl, który zastąpi posiłek, ale równocześnie zadba o piękny kolor skóry i waszą odporność. Będzie to bomba witaminowa na jesień, zimę, żebyście się fajnie czuli i zaczynali czasem poranek właśnie od tego koktajlu. Zapraszam. Ten odcinek pewnie najbardziej zainteresuje dziewczynę, chociaż z moich obserwacji wynika ostatnio, że mężczyźni zaczęli zaglądać na ten kanał i serdecznie ich witam. Bo nie tylko ich, myślę, zwabiła piękna kuchnia i fajna prowadząca, ale nieskromnie z żartem oczywiście, ale mężczyźni zaczynają również szukać pomysłów na to, jak się dobrze czuć. Powiedzą, że coś nie tak, jak się je te szybkie jedzenia w biurze. A także chcą lepiej wyglądać, bo jak kobieta tak fajnie jest zadbana po 40 i oni nagle widzą, że dziadzieją, no to serdecznie witam. I dzisiaj właśnie dla was zrobimy koktajl. Dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoją piękną skórę i chcą się szybko zregenerować i zrewitalizować. Dlaczego? Dlatego, że użyjemy, myślę, że jednego z najważniejszych owoców, jeżeli chodzi o zdrowie i takie właściwości łagodzące, beta-karoten, który nada właśnie tego pięknego koloru skórze, ale mango jest także polecane osobom, które przeszły anemię, także w anoreksji, bo one są bardzo odżywcze, jeżeli chodzi o minerały i witaminy, jednocześnie niskokaloryczne i jednocześnie słodkie, ale ta słodycz nie jest niewskazana w przypadku cukrzycy. To jest taka jedyna słodycz, która jest jeszcze akceptowalna. Za oknem pada deszcz i troszkę nam tu szumi. Autobusy rozbryzgujące kałuże są naszym dzisiaj urozmaiceniem, że tak powiem, dźwiękowym, więc przepraszam was za to. Natomiast ja zrobię ten koktajl właśnie taki, który będzie zastępował posiłek, bo ostatni mój koktajl taki zamiast podsiłku cieszył się ogromnym zainteresowaniem i dzięki tym koktajlom zrobię wam taką, później zrobię wam taką playlistę dieta regenerująca albo dieta koktajlowa na cały dzień, bo wam się zrobi kilka koktajlów, możecie tak sobie spędzić jeden dzień bardzo koktajlowo, bardzo zdrowo i odciążająco organizm. Zatem nie gadam tyle, bo zagadam odcinek znowu. Mam pół mango tutaj. Oraz moja kochana Asia z Rzeszowa, moja przyjaciółka z dzieciństwa, zaopatrzyła mnie. Ona już nie mogła czytać tych waszych komentarzy. Aga, dlaczego skrobisz po patelni? Przywiozła drewniane łyżki, drewniane szpatułki, więc używam. Asiu, całuję i kocham. I słuchajcie, idzie sobie tutaj pokrojone mango. To też jest koktajl antynowotworowy. Udowodniono jego działanie antynowotworowe w przypadku raka piersi i okrężnicy. To też jest koktajl na odporność, a także mango ma udokumentowane przez naukowców właściwości odchudzające, więc robi się też różne preparaty na bazie mango wzmacniające proces odchudzania, więc super owoc. O supermocy. Dla mnie banan, mango są dosyć słodkie, właściwie bardzo słodkie. Ja je potraktuję odrobiną skórki z wyparzonej limonki, odrobinką, dosłownie tak tylko, żeby był akcencik. Jeżeli mówimy o właściwościach antyzapalnych, prozdrowotnych, odpornościowych, prewencji nowotworowej, pięknej skórze, we wszystko w jednym, to wiecie, że najważniejszą i podstawą suplementacji są kwasy omega. Ja dzisiaj też ich użyję. Dzisiaj mam kwasy z tak zwane gold. Tutaj jest luteina dodatkowo, wzmacnia jeszcze naszą gałkę, właściwie wzrok. Ta luteina znajduje się również w mango, więc mamy podwójne dobrodziejstwo dla naszych pięknych oczu, zdrowych oczu. Czarnuszka, którą używa się, link będziecie mieć do omegi jak zwykle pod filmem. Czarnuszka, która używana jest w kosmetologii, ponieważ wycisza również stany zapalne i działa bardzo mocno antyalergicznie. Więc jeżeli się zmagacie z alergiami czy nadwrażliwościami pokarmowymi, także obniżoną odpornością, co jeszcze?
Też prewencja taka pasożytnicza, bo wszelkie pasożyty nie znoszą takich intensywnych aromatów jak czarnuszka czy olejek z oregano. Więc tą czarnuszkę dzisiaj mamy też dla pięknej cery, żeby nam nic tutaj nie wyskakiwało niewiadomego pochodzenia. Kto mówi piękna skóra, no mówi również kolagen rybi, sprawdzony. Ja uważam, że bardzo dobrze ta moja skóra teraz wygląda. Można sobie porównać na filmikach sprzed pół roku, czy nawet roku. Dodaję tak na oko 5 mg, ja stosuję codziennie, więc wiem, ile to jest mniej więcej. I to wszystko zaleję owsianką. To wszystko zaleję maślanką. Mam taką maślankę, którą kupuję od pana, że tak powiem, zlewa ją z własnej farmy, więc to jest taka prawdziwa, bez logo niestety. Także to i odrobinkę płatków owsianych, bo to jest nasze polskie superfoods. Trochę nam doda białka, błonnika, żeby czyścić przy okazji jelita ze złogów. Dobra, i teraz miksujemy. Pamiętacie poprzedni odcinek, jak mi się nie zmieścił ten? No, teraz już jest miseczka. Ale kolor piękny. I właśnie ten kolor, to są te związki, które powodują, że nasza skóra będzie miała piękny kolor po lecie, zimą, jesienią, kiedy naprawdę ta żyzna nas dopada i ta skóra już nie jest taka, jak być powinna. Ja Was jeszcze, że tak powiem, motywuję do tego, żeby pić minimum 1,5 litra wody dziennie, żeby trochę odkrywać ręce na spacerach, dopóki nie jest zimno, żeby już się nie smarować kremami. Oczywiście twarz chronimy cały rok, natomiast żebyśmy chłonęli troszeczkę przedramiona, bardzo dobrze chłonią promieniowanie UV i dzięki temu produkujemy witaminę D. Więc odkrywamy się już tu bez filtrów, tu z filtrami. I co jeszcze? Wysypiamy się dla pięknej skóry, również to jest szalenie istotne. I o! Bardzo ważne, szczotkujemy całe ciało, bo o ile tymi dobrymi produktami poprawiamy krążenie krwi, o tyle ta limfa, która również jest w naszym organizmie, ona sobie stoi. I jeżeli się nie ruszamy za bardzo, jeżeli nie chodzimy na masaże, to codziennie, albo rano, albo wieczorem, ja najlepiej po prysznicu, kiedy ta skóra jest rozgrzana, codziennie szczotkujemy ciało. Ja mam dwie szczotki, bo mi się nie chce jedną jechać. Jadę na dwie szczotki po całości, to działa lepiej niż kawa i zachęcam Was do tego, żeby tą kawę pić 2 godziny po przebudzeniu, nie wcześniej, tylko najpierw dzień rozpocząć taką bombą witamin. Co Wy na to? Jeżeli szukacie innego przepisu na koktajl czy czegoś, co Wam pomoże przetrwać jesień, napiszcie mi, czego Wam trzeba tej jesieni. Ja Wam dziękuję za lajki, za liczne komentarze, za to, że zaczynacie sobotę z moim kanałem. Jest mi niezmiernie miło czytać te wszystkie komentarze, zawsze serduszka wysyłam, ja osobiście. No dzisiaj Was dziękuję, całuję i zapraszam do oglądania mojego kanału Jesienną Słotą. Ja spróbuję, co dzisiaj dla Was tutaj zmiksowałam. Dla ciekawskich omegi w ogóle nie czuć. Czuć bardzo dobrze tą właśnie skórkę z limonki. No i oczywiście mango wybija. Kwaśność maślanki została zabita słodyczą mango i banana, ale o to chodziło. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli szukacie innego przepisu, zapraszam tutaj.